Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa, rekolekcje, dzień czwarty. Chrystus w was. Gdy wierzący otrzymują chrzest Duchem Świętym, wówczas w pełniejszy sposób przyjmują w swoim życiu Chrystusa Jezusa. Jezus przepowiedział gdy obiecał swoim uczniom innego pocieszyciela posłanego przez Ojca, aby przebywał wśród nich i był w nich. Ja prosić będę Ojca i dawam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i was będzie. Jana 14:16-17. Pocieszyciel to Duch Święty. Następnie Jezus powiedział: nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Werset 18. I zatem przez Ducha Świętego Jezus przychodzi, aby przebywać wśród swojego ludu i być w swoim ludzie. To przez napełnienie Duchem Świętym Jezus w najpełniejszy sposób żyje w swoich uczniach. Kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim, i potem Ducha, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. 1 Jana 3:24. Apostoł Jan wspomina, że gdy Jezus przyjdzie, to Jego prawdziwi naśladowcy będą do Niego podobni. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Werset 2. W jakim stopniu mamy stać się podobni do Jezusa? Greckie słowo przetłumaczone jako podobni oznacza dokładnie tacy jak. On, jak to się stanie. Codzienne napełnienie Duchem Świętym dziś przygotowuje nas do tego, aby być dokładnie takimi jak Jezus, gdy On powróci. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Galacjan 2:20. Przez napełnienie Duchem Świętym Chrystus przyjdzie i zamieszka w każdym z nas. Dzięki obecności Chrystusa wierzący będzie myśli Chrystusowej. Będzie miłował sprawiedliwość i uświęcenie, a w nienawiści będzie miał grzech. Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. 1 Koryntian 2:16. Każda cnota i każdy przymiot Chrystusowy mieszka wierzącym, który jest napełniony Duchem, ponieważ mieszka w tym człowieku Chrystus. Ta sama miłość do drugiego człowieka i to same pragnienie jego zbawienia, które były w Chrystusie, napełnią także wierzących, którzy będą również dążyli do posłuszeństwa Ojcu. Apostoł Paweł pisze, że mądrość, sprawiedliwość i świętość Chrystusa należą do tych ludzi. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym, ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem, aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubi. 1 Koryntian 1:29-31. Każda cnota i każdy przymiot Chrystusowy mieszka wierzącym, który jest napełniony Duchem, ponieważ mieszka w tym człowieku Chrystus. Potwierdza to apostoł Paweł pisząc: Chrystus was się ukształtuje. Galacjan 4:19. Każdego dnia wierzący będą stawali się coraz bardziej podobni do Chrystusa, doświadczając przemiany na Jego obraz chwały i chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. 2 Koryntian 3:18. Wynikiem rosnącego wpływu Ducha Świętego na życie wierzącego będzie coraz większe podobieństwo do Jezusa w każdej sferze jego życia. 1 Jana 3:2 oraz ukształtowanie się w nim owocu Ducha. Galacjan 5:22-23. Ma to miejsce wtedy, gdy wierzący przyjmuje chrzest Duchem Świętym i wciąż chodzi w Duchu. Wówczas mieszkający w nim Chrystus sprawia, że ów wierzący staje się dla świata jego ustami, dłońmi i stopami, wykonując dzieło, które on sam wykonał, przez kazanie, nauczanie, uzdrawianie i wypędzanie duchów.
Obecność Chrystusa wierzącym przez chrzest Duchem Świętym stanowi dla chrześcijanina jedyną nadzieję objawienia się w nim i przez niego chwały Zbawiciela. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Kolosan 1:27. Do osobistych rozmyśleń i dyskusji. 1. Gdy wierzący przyjmują chrzest Duchem Świętym, to kogo jeszcze przyjmują? 2. Jakie cechy posiada chrześcijanin, gdy Chrystus mieszka w nim przez Ducha Świętego? Napisz odpowiedź. Aktywność modlitewna. Zadzwoń do swojego partnera modlitewnego i porozmawiaj z nim o powyższym studium. Módlcie się. 1. O to, aby Bóg dalej chrzcił was swoim świętym duchem. 2. O to, aby Chrystus żył was w pełni, przejawiając w was swój charakter i czyny. 3. O osoby na waszych listach modlitewnych. 4. O to, aby Bóg dalej prowadził was swoim świętym duchem. Wykorzystaj w swojej modlitwie poniższy tekst biblijny. Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem. 2 Koryntian 6:16. Wysłuchaj nas, Panie, i uwolnij od tego, co powstrzymuje nas od pełnego wzrastania w Chrystusie, zarówno w wymiarze osobistym, jak i zborowym. Potrzebujemy Ciebie i pragniemy, abyś wypełniał nasze życie. Dziękuję.